Siemka, jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Light Platinum. Oczywiście bez głosu, co zresztą już wiecie dlaczego. Powiem Wam, że jestem strasznie wkurzony, bardzo wkurzony. Nagrałem bowiem już ten odcinek, już wiem co się będzie działo w tym, ale niestety zapis mi się od razu skasował. Ach, jestem naprawdę zdenerwowany. Ale dobra, postaram się nie pokazywać Wam tego, żeby odcinek był fajny. Ten kolega powiedział nam, że liderka jest w kopalni. Wow, bo w ogóle spójrzcie. Tu jest co? Tu jest Spiral Fossil, dokładnie, z Kamelina. Fajnie, bardzo fajnie, z Kamelina. Czyli nowy Pokémon. I dostajemy tak, można powiedzieć, za darmo w tym miejscu Pokémona. Dobra, to jest na pewno liderka, porozmawiajmy z nią. Hej dzieciaku, stój tu chwilkę. Używam tej maszyny, żeby przenieść jakieś przedmioty. W ogóle ona wygląda jak lewituje, chyba sami też tak uważacie. Dobra, część mojej roboty zrobiona. Teraz potrzebuję minerałów. I mówi, teraz nam się przedstawia, jestem Rochelle, liderka sali. Sorry, ale nie mam czasu, muszę iść do rafinerii. Kurde, ale nas spławiła. Przyznacie, że brzydko, brzydko z jej strony. Od razu wam mogę powiedzieć, że warto iść tutaj. O, tu ten kolega. Yesterday, czyli wczoraj pracowałem tutaj, bo chodziłem troszkę po jaskini i znalazłem fosil, tak jest, fosil, druga fosil, Fred fosil. Super. Czyli to już jest drugi Pokémon, którego dostajemy za darmo. Ale dobra, bardzo fajnie. W tej rafinerii nie warto z nikim rozmawiać. Serio, oni nic nie dają, nic nie wnoszą. Trzeba się udać jedynie tutaj. Tutaj jest Rochelle. Cześć Judy, pracuję sobie w rafinerii. Co? Chciałbyś mnie wyzwać? Trzeba powiedzieć, no, ja nie. Okej, praca zrobiona. Teraz wrócę dopiero do sali. Jakbyśmy powiedzieli tak, to ona by powiedziała, co, ja tu pracuję, a ty mi przerywasz. Więc wiecie, no, tak wyszło, że wyszło. I możemy już iść ją wyzwać. Od razu wam mogę powiedzieć, że jak widzicie, na pierwszym miejscu jest Feraligatr, wodny Pokémon, ponieważ liderka sali będzie miała Pokémony typu kamiennego. A sala w środku wygląda identycznie jak ta z regionu Zeri, tylko że tam były Pokémony typu ziemnego. Dobrze, chodźmy sobie powalczyć. Walka walką. Marowak. Marowak widzieliście go już niejednokrotnie. Pokémon nawet dający troszkę expa. Nie jest źle. Ciekawe, kogo będzie miał ten kolega. Tak, jeżeli chcesz przejść dalej, musisz mnie pokonać. No spoko, Rhydon. Rhydon nie jest słaby. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest ten Pokémon słaby, no ale Feraligatr na tym poziomie nie daje szans nikomu. Można powiedzieć, nie zostawia na nikim suchej nitki, co dość pasuje do jego wodnego typu. O, Steelix, to nie jest Pokémon kamienny, a to jest Pokémon ziemno-stalowy. Co to ma być? Surf wystarczy, surf. Dobra. No, widzicie, że surf bardzo ładnie działa, a Shawat dostaje tam XP, 22 level. Nie wiem, na którym ewoluuje w ostateczną formę. I wow, Aerodactyl, tak jest. Trenerka ma Aerodactyla, który mówi tak jakby był, nie wiem, chory. Ale mam nadzieję, że w walce nie pokaże tego, że jest chory. Witaj w sali w Rockavelli. Jestem tutaj liderką i używam silnych Pokémonów z kamielin. Tak jest. To nie będą zwykłe kamienne Pokémony. Ona ma same Pokémony z kamieniny. A Pokémony z kamieniny są niewiarygodnie silne. Ale czy jednak oprą się potędze mojego wodnego Armaldo? Tak jest, Armaldo. To jest Pokémon, którego mam w, wiecie, w wersji Emerald, jak gram. Naprawdę silny, Pokémon typ kamień-robak, ale myślę, że nawet z jego siłą nie oprze się surfowi. Bardzo ładnie. Mało expan, szkoda. I Bastiodon, wow. Jeden z moich widzów właśnie napisał mi, nie wiem czy to było w komentarzu, czy na prywatnej wiadomości, że ma Bastiodona, silny Pokémon naprawdę. Nie dziwię się, jego obrona jest bardzo mocna. Level prawie taki sam jak Feraligatr, więc surf by go nie wykończył. Jestem jednak ciekaw, jak zadziała hydropompa. What the fuck? Co ty robisz? On używa teraz Ancient Power. Trafiaj, Feraligatr. O, jeszcze atak mu rośnie. Oj, defensywa. No to teraz będzie ciężko go nawet hydropompą załatwić. Tylko żebyś tak jeszcze Feraligatr chciał trafić, powiem ci. Gdybyś miał choć trochę ochoty. No, pięknie. Zobaczcie. Po tym, jak zwiększył sobie to wszystko, to nawet hydropompa nie załatwiła go. Wziąłem tylko troszkę ponad połowę życia, ale dobra. Udało się. I chyba wiecie już, kto będzie ostatni. Tak jest, Aerodactyl. Na ciebie surf wystarczy. Tylko jest, oj, kontuzja, ale pięknie. Feraligatr się pozbierał, pokonał. I jesteśmy wszyscy happy, happy. Tak jest.
Tak, pokonałeś mnie. Zdobyłeś pierwszą odznakę jakiejś Zeri, Lauren, Mineral Badge. Możesz używać Rock Climba, ale ja nie mam tego ciosu. A, ty mi dajesz Rock Climba, super. Powiem wam, że chciałem pokazać wam, jak wygląda odznaka. Nie ma jednak takiej możliwości. Tu nie da się jakoś przesuwać. Jak tylko naciśniemy to, o, Trainer Card, nie możemy sprawdzić, jak wyglądają odznaki z regionu Lauren. Szkoda, bardzo szkoda. Chciałem je zobaczyć. Ale dobra. Powiem wam, że możemy się teraz nauczyć ciosu Rock Climb. Nie chciałbym jednak, żeby żaden z moich Pokemonów, którego teraz mam, uczył się tego ciosu. Dlatego wezmę sobie jakiegoś Pokemona z Kamieliny. Tak jest. Może do depozytu kogo damy. Elektawajera raczej. On się nie przyda, ponieważ elektryczność będzie mało skuteczna na kamienne i ziemne Pokemony, które spotkamy w jaskini. Dobra, kogo sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie jednego z moich ulubionych Pokemonów kamiennych. Nie Tyranitara, nie. Kranidosa, nie Bastiona. Kranidos. Fajnie wygląda, przyznacie, fajny wygląd ma. Jego postanowiłem wziąć. Choć go nie ekspiłem, to wszystko przez to, że nie mam aż tyle czasu, żeby ekspić go jak na chwilę obecną. Czekaj, gdzie my to mamy Rock Climba? Tu, 39 powinno być. O, jest. Dobra. I Kranidos może się nauczyć. Jeszcze Haxorus mógłby się uczyć, ale nie chcę, żeby się uczył tego ciosu. On nie jest wcale taki silny, więc niepotrzebna byłaby to strata ciosu tylko. Dobra. I wchodzimy do tej oto jaskini. Wyleczyłem Pokemony? A nie, nie wyleczyłem. Czekajcie, że sobie pójdę wyleczyć je na szybko. Przepraszam was bardzo, ale się tym... Nie, nie chcę z tobą gadać. Nie zasłaniaj mi drogi. Zagadałem. I zapomniałem, co było jeszcze takim głównym powodem wejścia do Pokecentrum. Uleczenie. Powiem wam, że mamy dwie skamieliny. Myślicie, że dwie to dużo? Powiem wam, że za niedługo będziemy mogli spotkać trzecią. Tak jest. Ale chyba w tym odcinku, choć może w tym odcinku jak się uda, pokażę wam, jakie Pokemony wychodzą z tych skamielin. Choć sam przyznam, że nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem jeszcze tego. Więc dla mnie też będzie niespodzianką, jakie to Pokemony otrzymamy. O, Graveler. Fajnie, można po to ekspić wodne Pokemony. Fajnie, bo są silne, te kamienne. Okej, okay, Machamp. O, Machamp. Myślę, że na Machampa hydropompa. No, doskonale. Machamp nie jest taki silny, na jakiego się wydaje. Przynajmniej nie w defensywie. Oj, musicie mi teraz wybaczyć, ale miałem małą zwiechę. Nie wiem, co się z tym komputerem dzieje moim. Albo się nie zapisze stan nagrania, albo mi przerwie w trakcie. No, ale dobra. O, Scope Lens. Co to jest? Nie znam tego przedmiotu. Sprawdźmy, co to jest Scope Lens. Gdzie my to mamy? O. A hold item that raises the critical hit rate. Aha, czyli to po prostu zwiększa szansę na krytyczny cios. No, czyli fajny przedmiot. Teraz ona. Pomoc, nie mogę wyjść. Nie no, musisz być naprawdę głupi, jak nie umiesz wyjść, dziewczyno. Jest tak prosta droga. Wystarczy iść na południe. O, Machok. O, fajnie, Machok. Pokemon, który na pewno znajdzie się na liście złapanych przeze mnie. Ale dobra. Rhydon. Surf. Aj, Rhydon to Rhydon. Wiecie, Rhydony są silne, trzeba to przyznać. Naprawdę silne Pokemony. No ale jakie one mają szanse z moim Predicatorem, rozumiecie? Co to jest? Co to w ogóle robi Belsom? No, przecież to jest roślinny Pokemon. Co on robi w jaskini? Dobrze, że Predicator zna Ice Beam, który załatwia rośliny, bo ten Belsom mógł mnie nieźle poharatać, ale dobra. No może ona coś ma? Jestem przestraszona. Dziki Golbat jest w jaskini. Dziewczyno, ty wiesz, że tu jest dzikich Golbatów? Chociaż ja jeszcze nie spotkałem, no może rzeczywiście jeden. No zobaczcie, czemu? Czemu on stoi tutaj odwrócony? Na pewno coś ma. No i mówi ten sam tekst, co wcześniej tamten koleś. Ma dla nas fosil. I to Shell Fossil. Nie wiem jeszcze, co to jest za fosil. Ale fajnie, widzicie, trzecia skamielina. Wy wiecie, ile to jest? Trzy skamieliny w ciągu jednego odcinka? No jestem świetny po prostu, tak jest, tak. Powiedzcie to w komentarzach. Jestem świetny, że znalazłem tyle. Chyba już trzeci Thunderstone, którego spotkałem. Trzeba się pozbyć jakiegoś przedmiotu. Może PPA. Komu by dać? A dam tobie, Feraligator. Będziesz miał dodatkową hydropompę, masz tylko 5. No i dobra. Poużywam na pewno tych Thunderstone'ów. Jeszcze nie wiem na kim, na pewno na Pikachu mógłbym użyć. Na Eevee. A zobaczcie, to są schodki. I teraz mając właśnie naszego Kranidosa z Rock Climbem, możemy się wspinać dokładnie. Co jest, druga jaskinia? No nie, no wyszedłem na dwie z jaskini tylko po to, żeby dojść do kolejnej.
Jaki fail. Jejku, naprawdę, no mogli zrobić... O, jeszcze Gastrodon. To Slash. Zeslashuj go. No tak, Raindance. Jeszcze wzmocni moje wodne ciosy. Te Gastrodony nie myślą, co nie? Nie, nie myślą. Dobra. No, dziewczynka przegrała z nami. O, tu jest koleś, który będzie miał na pewno jakiegoś kamiennego Pokemona. Oj, Onixa. Wiecie, Steelix to jeszcze jest coś. To już jest wow. Steelix. A to co? To jest Onix. Onix to już był silny, jak była tylko pierwsza generacja. A teraz to już jest słabiutki Pokemon. A ty może masz jeszcze na mnie jedną skamielinę? Nie, nie ma skamieliny. Ten 23. Wow, chciałem zobaczyć, co to jest, a tu mnie Aron zaatakował. Może broni tego przedmiotu. Ciekawe, czy to jest stalowy przedmiot, że tak go broni. Czy cios? Ej, rzeczywiście. Bronił Iron Taila, spoko. Mam już dwa. Chociaż ja nie stosuję, jak widzicie, w tej serii Pokemonów typu stalowego, więc mi się raczej nie przydadzą. Tak. I teraz wam coś powiem, bo ja już, jak wam wspominałem, miałem złe nagranie i wiem, co się będzie działo. Dlatego już sobie zmienię na Haxorusa. A czemu? Tak, to jest Yellow. Finally, spotkałem cię, tak, ostatecznie. Yellow wygląda... Wygląda... Ma, wiecie, ma... Jakby to powiedzieć wam? Skina takiego jak w czym to było? Też może takiego jak my ma w sumie identycznego. I Luxray, zobaczcie, on niby dostał dopiero co Pokemona. On ma Luxraya, what the fuck? Jeszcze obniża nasz atak. My chyba też mu obniżyliśmy. Dobra, zeslashuj go. Wow, what? Co jest tak słabo? Myślałem, że to będzie bardziej coś skutecznego. Może Dragon Claw? No. Swagger, fuck. Swagger to będziemy mieć... Wzmocnił nasz atak, ale mamy oszołomienie, więc możemy sami się ranić. Ale jak trafimy, to naprawdę boli, właśnie. Pięknie, pięknie, Haxorus. Bardzo się cieszę, tylko jeszcze... No i zawaliłeś i padł nam Haxorus. Nie, 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 nie. To Charizard, chociaż on będzie wrażliwy na to, jak go trafi, ale myślę, że będziemy szybsi. No, pięknie Charizard, pięknie. Mało expa, ale co tam? O, i Blaziken. Pamiętacie pewnie, jak miałem tego mojego Chimchara? Chimchar? Tak, Chimchar to był. Nie, nie Chimchar. Torchic, jejku, Torchica z trzeciej generacji. Ewoluowałem go w Kamboskena, ale już nie chciało mi się go trenować, a jego forma kolejnej ewolucji jest bardzo silna. To jest Blaziken, właśnie, wow. Silny Pokémon. Chyba tylko Hydropompa jest w stanie go powstrzymać. Co ty robisz, Feraligator? Trafić go nie możesz? No weź przestań. Traf go tą Hydropompą. No, w końcu zachciało ci się. No, i jak widzicie, może i silny, ale bardzo wrażliwy. I doskonale. No tak, idzie dalej trenować. Kolejna jaskinia? Nie, to jest Skyner City. A, czyli jak to, jesteśmy w mieście? Kocham latające Pokémony. Dominują w powietrzu. Wow, jakie dziwne... Zobaczcie. To miasto jest na kolumnach. Bo co się tam jest po lewej? Jakiś śnieg? Chyba tak. W ogóle zobaczcie, widać jakby wiatr wiał, ale fajnie. Kurde, tego jeszcze nie było. A co tam? Jeszcze myślę, że mamy troszkę czasu w tym odcinku. Nie, nie będę walczył z kolejnym liderem, nie myślcie. Ale pozwiedzamy domki. A, jeszcze chciałem wam pokazać przecież, jakie to skamieniny będą. Dobra, ale jeszcze chwilkę popatrzmy sobie na te domki. Może coś jest ciekawego? Kurde, zaś zamknięte. Tu już nic nie ma chyba. W dół. Co to jest? Aha, Skyzone. Aha, możemy latać na swoim Pokemonie. Fajne. To może wypróbuję to w kolejnym odcinku. Przecież mam Charizarda. Spoko. Czekajcie. W ogóle co to jest? Powiedzcie mi. Kurde, klatka dla ptaków. Wchodzimy i tam nic nie ma. Czy nie, ktoś tam jest. Czekajcie, jakiś człowiek tam jest chyba. Przemieść się, bo się nie widzę. Wydaje mi się, że tam był człowiek. Nie, to jest Starly teraz. Fuck. Nic nie widzę. O, ty jesteś człowiekiem. Tak, powiedział... Aha, czyli one tam sobie szkolą się, te ptaki, a kiedyś będą latać same wolne. Okej, okay. A ty co? Mój Aron i ja trenujemy na kolejne Mistrzostwa Świata. No co ty myślisz, że jednym Pokemonem wygrasz Mistrzostwa Świata? Dobra. Nie przedłużając, damy do depozytu, tak, wiecie, teraz jakkolwiek, żeby tylko leciały. Oddam trzy Pokemony, ponieważ trzy skamieliny mam. I pofruniemy do tamtego regionu. Zobaczcie, możemy teraz się przemieszczać. Z regionu Lauren, o stąd, do regionu Zeri. Czekajcie, w którym to mieście? W Groman City, tak, tutaj. Można było otrzymać skamieliny. Tylko gdzie to było? Chyba tu. Tak, chyba tutaj.
Ciekawy jestem naprawdę, co to za Pokémony. Naprawdę nie wiem, od razu mogę się przyznać. Tak, chciałbym. Jaka? Najpierw wziął Spiral Fossil. A ze Spiral to powiem wam, że Spiral, jak Spiralne, to pewnie będzie ten. Omanite. A potem Omastar, tak zgaduję przynajmniej. Dokładnie Omanite, ale jestem dobry. Chociaż to nie trudno się było domyślić. Jaka kolejna? Shell Fossil, a Shell to nie, może Kabuto? A Kabuto byłoby fajnie. Kabuto to bym sobie poćwiczył. Jest Kabuto, super. Czemu on ma takie różowe oczy? Zawsze miał czerwone, a tutaj wygląda jak jakiś zakochany Pokémon. Kurde, głupi wygląd. Naprawdę głupi ma wygląd Kabuto. Mamy jeszcze Predator. Jeżeli dostaliśmy dwie skamliny z Kanto, to spodziewam się, że kolejna też będzie z Kanto. Tak jest, Aerodactyl. Aerodactyl to naprawdę potężny Pokémon. Jeżeli pamiętacie moje drugie podejście Fire Redach do ligi, kiedy już byli silniejsza była ta elitarna czwórka, to jednak Aerodactyl świetnie się sprawdził. W ogóle na których są levelach? No 20 też tak się spodziewałem właśnie. Ale fajnie, myślę, że Kabuto, bo Omanite'a trenowałem też właśnie w Fire Redzie, to już nie będę go trenował. Ale Kabuto, czemu nie, czemu nie? Fajny Pokémon. Choć nie wydaje mi się, żeby zakwalifikował się tak czy siak do tej mojej już szóstki, bo raczej szóstka Pokémonów będzie bardzo podobna jak była wcześniej, chyba że Haxorus kogoś zastąpi. Choć to jeszcze mówię, zobaczymy, zobaczymy. Te wszystkie idą do Pokémonów, gdzie są kamiennych. Ty też do kamień, ty też do kamień. My sobie weźmiemy właśnie kogo, gdzie my to mam, gdzie ja to odłożyłem moje Pokémony? Chyba do trawy. Tak jest, do trawy. Chodź Devot, chodź Eevee, ty już mi się nie przydasz, na razie, chyba nie. Więc weźmiemy sobie, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś. Ja teraz wziąłbym Tyranitara. A Tyranitara, on będzie dobry na Pokémony latające, tego w tym mieście Skyner. Ale co? Myślę, że odcinek podobał się wam. Coś się działo w tym odcinku, nie jest tak źle. Zobaczyliście trzy skamieliny nowe moje. I co? Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, nara.